Co to kurde? Jajo jakieś? Ale kto to zostawił? Co to kurde? Obcego coś, ej! Stolec obcego! Co? Jak to? Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Subnautica. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku wybudowaliśmy sobie filterek wody, ulepszyliśmy sobie Simota, w sensie zrobiliśmy sobie to osłonę Simota, zrobiliśmy sobie tarczę Cyklopa, aczkolwiek tym Cyklopem na razie jeszcze nie pływałem i chyba w dzisiejszym odcinku też nie będziemy, chociaż może jak się nam uda wszystko szybko znaleźć, to może sobie popływamy tym Cyklopem. Aczkolwiek no na razie i tak, no tam gdzie ja chcę płynąć, to ten Cyklop mi się nie przyda. Tam gdzie ja chcę płynąć, Cyklop mi się nie przyda. Tutaj chyba nie mamy nic. Puściłem sobie filterek wody, więc troszeczkę energii tracimy, ale dobra. Myślę, że energia mi się nie skończy tak czy siak, więc możemy chyba płynąć. Mam dwa zasalone łypacze, w razie czego jakbym się zrobił głodny, trzy butelki duże czystej wody. No i myślę, że jestem gotowy, no, myślę, że jestem gotowy. Nie jestem pewny, jak to ogniwo wygląda, znaczy nie, no, ogniwo jest naładowane. Ja nie mam zapasowego ogniwa, to jest problem. Idę poszukać, może mam. Dobra, nie mam zapasowego ogniwa, ale to nie szkodzi, damy sobie radę. Mam przynajmniej taką nadzieję, słuchajcie. Nie pamiętam dokładnie, co mi pisaliście odnośnie tych schematów. No ale spróbujemy tam znowu popłynąć. Bo mam dwie rzeczy do sprawdzenia. W pierwszej kolejności tego takiego wielkiego komara, którego widzieliśmy, chciałbym go sprawdzić. Pisaliście mi, że one nie są agresywne i że ten, i że zbierają materiały. Więc pójdziemy sobie to sprawdzić. A przy okazji poszukamy oczywiście tego wraku, którego szukałem w poprzednim odcinku. No mam nadzieję, że to znajdę, słuchajcie. No bez tego, słuchajcie, no to ja, kurde... No nie wiem. Znaczy w sensie, no mogę płynąć dalej, nie? Mogę płynąć dalej, mogę... jak to się nazywa? Co to, kurde, 60% już mam? Mogę spróbować, wiecie, popchnąć dalej fabułę. No ale ja bym chciał te ramiona wiertnicze, ramię wspinaczkowe doprawna i tak dalej, więc no, mam nadzieję, że dzisiaj to znajdę. Kazaliście mi chyba płynąć właśnie przy dnie. I tu jest jakaś dziura, czy to do tej dziury mam wpłynąć? Ale ja chyba wiem, co to jest za dziura. O właśnie, widzicie? To jest ta dziura, w której tu już byliśmy. Skanowaliśmy sobie to. I tam gdzieś chyba była kapsułka jakaś, któraś. Gdzieś jakiegoś gościa. Nie baza Degassi. Tylko jakiegoś gościa była kapsułka, nie? No i tutaj mamy wraczek jakiś, ale to nie o ten wraczek chodziło i wydaje mi się, że ja ten wraczek w poprzednim odcineczku zwiedzałem. Tak, bo te dwa wraki były koło siebie, jeden zwiedzałem w ogóle jeszcze wcześniej, a drugi dopiero teraz, nie? Czekajcie, bo gdzie jest znacznik bazy Degassi? Ja się zgubiłem, kurde. No płyniemy, no co tu dużo gadać, no nie mamy tutaj, kurde, nic do roboty chyba. Tak czy siak musimy dalej dopłynąć, bo musimy dopłynąć do tych... Jak to się nazywało? Do tych... Do tych kul takich dziwnych, nie? Do tej dziury takiej. Ej, mam to! Co to, kurde, to jest ten wrak? Dobra, ja nie wiem, czy to jest ten wrak. Ale sprawdzamy to. Czyli czekajcie, jednak latarkę będę potrzebował. Myślałem, że nie będę potrzebował latarki. Schowałem ją, a jednak będę potrzebował latareczkę. Nie jestem pewny, czy to jest ten wrak, ale tutaj mnie nie było, więc... Chyba mnie nie było, czekajcie. A może tu byłem? Nie, dobra, ale tutaj nic nie ma. I co? Otworzyłem drzwi i nic tu nie ma.
O, tu coś jest, patrzcie. Moduł naprawczy przedziału dokującego cyklopa. O, spoko, mamy jakiś nowy schemat. Fajnie. Dobrze... Dobrze zaczęliśmy, nie? Dobrze zaczęliśmy. Dobra. Idziemy sprawdzić inne jakieś pomieszczenia, bo to się na tym nie kończy tutaj. To się na tym nie kończy tutaj. A to co to jest? Reaktor jądrowy! Ej, to jest chyba ostatni ten. A nie, jeszcze jeden. Kurde, już myślałem, że go odblokuję. Dobra, no ja tu żadnych lewiatanów w okolicy nie widziałem. Tak skanerem skanowałem tutaj w okolicy. No ale to się może szybciutko zmienić, nie? Tutaj mamy chyba jeszcze jeden reaktor, patrzcie. Pięknie, mamy reaktor jądrowy. Ale żem znalazł. Nie jestem pewny nawet, czy to o ten wrak wam chodziło. No ale kurde, bardzo możliwe, nie? No bardzo kurde możliwe. Dobra, czekajcie, bo tutaj sprawdziliśmy. Do góry płynęliśmy i tam dalej nie mogliśmy przepłynąć. Więc teraz wypadałoby tutaj drugą stronę sprawdzić, nie? Ja sobie wejdę do Simota. Na wszelki wypadek. Sprawdzę sobie tutaj skanerem, czy coś mi tutaj nie pływa. I wejdziemy sobie tutaj. Tutaj jest, zobaczcie, jakiś silnik chyba. Tylko jak tu wejść? Może wpłynę obok tego silnika, a może nie? Najgorsze jest to, że widoczność jest słaba i w każdym momencie może mi lewiatan tutaj przypłynąć, nie? Dobra, sprawdźmy od góry może. No dobra. W takim razie musimy spróbować jakoś tędy chyba wejść, na to wygląda. A potem się jeszcze rozejrzę tutaj, bo tam widziałem, że coś leży jeszcze na zewnątrz. Kurde, no nie wierzę, że tutaj się nie da wejść. No nie wierzę. Ej, tutaj jeszcze coś leży, patrzcie. Jeszcze więcej reaktora jądrowego. Ej, ale super. No dobra, ale nadal wychodzi na to, że to nie jest ten wraczek, o który nam chodziło. Ja się nadal zastanawiam, czy da się tutaj wejść. Czekajcie. Nie, to nie są drzwi. Tędy się da wejść, patrzcie. I to wygląda jak miejsce, w którym mogłyby być kombinezony prawne, nie? Kurde, ale się dziwnie płynie. Ale się dziwnie płynie tu. Tu nic nie ma, po drabince trzeba będzie zejść. I tamtędy jeszcze możemy wejść. Dobra, spoko. Kurde, no ale nic tu nie ma. No szczerze, spodziewałem się... Ej, tędy się też dało wejść. Ale jaja. A gdzie mój Simot? Tu na górze, dobra. Najgorsze jest to, że nic tu nie ma. I ciężko się, bardzo się ciężko tu pływa, bo... Widzimy podłogę, a wiecie, no widzicie coś, co się dzieje, nie? Tak dziwnie się płynie. No tu w tym złomie nic nie ma, płyniemy dalej. Tutaj mamy drzwi. O, PDA mamy! I co, i nic? Czekajcie. Podjęcie ryzyka. Nie, to jest z bazy Degassi. To nie jest to. Ocaleni z Aurory. Ej, to może być to. Odgłosy wlewającej się wody. To już też słyszałem. Dziwne, nie? Ej, dziwne. Czekajcie, bo trochę ten tlenu straciłem przez to. O kurde. Dobra, tutaj mamy prawny.
Są jakieś prawny, ale czy są odpowiednie ramiona? Tego kurde nie wiem. Tych drzwi nie da się otworzyć. Widzę jednego prawna, ale... No to mnie chyba nie ratuje, słuchajcie. To mnie chyba nie ratuje. No czekajcie, no zeskanujmy to, ale... To jest fragment kombinezonu, no i tyle. Byliśmy blisko, ale to jeszcze nie jest to. Miałem nadzieję, że dalej nie będę musiał płynąć. No ale i tak chcę, słuchajcie, sprawdzić tego dziwnego gościa, którego widzieliśmy. Ale ciemno. Ja pierdziele. I jak ja mam teraz gdziekolwiek dopłynąć? Ja pierdziele. I najgorsze jest to, że ja kompletnie nic nie widzę. Przecież jak mnie ktoś teraz zaatakuje, to ja nawet nie będę wiedział skąd. No i przydałby się cyklop teraz z łóżkiem, nie? No ale cyklopem byśmy tu nie przypłynęli, byśmy tutaj cyklopem raczej. Się tak jeszcze rozejrzę dookoła, ale wydaje mi się, że raczej... Dookoła wraku nie będzie nic ciekawego leżeć, nie? Chociaż w sumie no leżał ten reaktor, nie? Ale raczej ramiona nie będą leżeć. Chociaż kiedyś znalazłem ramię przed... Przed wrakiem, a nie we wraku. Dobra, już się trochę jasno zrobiło. Przeczekałem to, kurde. Przeczekałem to. No i teraz, kurde, nie wiem, co zrobić. Ja w ogóle nie jestem pewny, czy tutaj przypadkiem nie ma końca mapy. O, warper. A o warperze też mi pisaliście, że on właśnie gdzieś, kurde, przy tym wraku się będzie kręcił. Ej, gdzie on jest? A mamy tu kulę. O, tam był warper. O, i tu się teleportował. Znowu się gdzieś teleportował. Czekajcie, tam mamy kulę. Ja kurde nie pamiętam, w którą stronę miałem płynąć. Czy w lewo, czy w prawo. Jakby od tego, nie? I co tu się kurde świeci tak? A myślałem, że coś się świeci, a to jakiś krzak dziwny. Co to kurde jest? Czy to kurde nie jest ten wrak? Czy to naprawdę nie jest ten wrak? No ej, to jest koniec mapy chyba, nie? Kurde, kolejny warper. Ej, dużo tych warperów tu jest. To może ten. Może nie jest jeszcze tak źle z tą naszą pozycją, jakby, nie? Najgorsze jak to chodziło o ten wrak, nie? A ja tutaj nie znalazłem kompletnie nic. To wtedy będzie słabo. Sprawdźmy, co tutaj jest. Au. Jaskinia, ale w jaskini, wiecie co, no w jaskini, no nie wiem, no fajnie w jaskini jest, ale w jaskini wraku nie znajdziemy, nie? A ja potrzebuję wrak, żeby znaleźć ramiona. Dobra, w takim razie... Popłyńmy trochę w lewo może. Wszystko wskazuje na to, że to był właśnie ten wrak. Tu mamy wyspę, zobaczcie, o. A ja nie wiem przypadkiem, czy tu na dole nie było tego komara takiego dziwnego, czy coś, co pisaliście, nie? Spróbujemy go zlokalizować. Co to kurde? Jajo jakieś? Ale kto to zostawił? Co to kurde? Obcego coś, ej. Stolec obcego? Co? Jak to? Oho, tam jest lewiatan. Tam jest lewiatan.
O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu są dwa takie komary. No dobra, pisaliście, że one nie atakują. Idziemy tam. O kurde, warper pode mną, ja pierdziu. Aaaa! To ja już chyba wiem, skąd ten stolec się wziął. Zobaczcie, tu jest tego więcej. Tam jest warper. O kurde. Ale ogromny ten lewiatan. Nie jest dobrze, że ja tutaj jestem. Patrzcie, jest tutaj tego więcej. Tam jest warper. Ja chcę zobaczyć, co, jak, skąd te materiały się biorą, ale nie widzę tutaj żadnych materiałów jak na razie. No ale dobra. No to nas i tak nie za bardzo interesuje, szczerze mówiąc. No ja jestem cały czas w złym miejscu, nie? Ajajaj. Dobra, uciekam stąd, żeby mnie te lewiatany nie zeżarły. No i szukam dalej tego wraku, no. Szukam dalej tego wraku. No ja tutaj popływam trochę. Może znajdę. Może kurde nie znajdę, nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, nie wiem w którą stronę nawet płynąć mam. A kurde! Co za mnie? Pojawił się kurde koło mnie dziad jeden przeklęty. Ała! Ale się przestraszyłem. Muszę naprawić sobie tego. Stanę sobie tutaj. Okej, słuchajcie, słuchajcie, sprawdziłem komentarze i według komentarzy muszę znaleźć wgłębienie, czyli to, co teraz tutaj jestem, nie? I płynąć w lewo, a tamten wraczek, który znalazłem, był po prawej stronie. Więc wnioskuję, słuchajcie, że tamten wraczek to był zły wraczek, nie? Tylko... Tylko nie wiem, gdzie ten wrak może być, nie? Tu na dół? Kurde, no nie mam baterii zapasowej do tego, do Simota, to jest najgorsze. Tam jest kawał dziury. Spróbujemy przepłynąć tu jeszcze za górkę. O, właśnie! To jest to! To jest to! Czekajcie. Tylko warper tu jest. Nawet dwa. Tak, nawet dwa. Nie szkodzi. Którędy się tu wchodzi? Przestań! Dziadu jeden przeklęty, przestań! Nic tu nie widzę. Którędy się wchodzi tu? Tędy może wpłynę, czekajcie. A jednak nie. A może jednak tak. Tu wejdziemy. Tędy wejdziemy, dobra. Mamy PDA. Profil korporacji. Korporacja Torgal. Okej. Dobra, tu będziemy mogli chyba to przesunąć. I tu coś mamy jeszcze. Okej. Aha. To przesunąłem to do niczego, to nie było potrzebne. Dobra. Czekajcie, zgasimy światełko. Tu muszę ze Simotem stanąć.
tu w tym miejscu sobie muszę Simotem stanąć chyba. A mój Simot, o kurde, mój Simot jest tak, dobra. Nabiorę tlen. I uciekam z Simota, żeby mnie przypadkiem, kurde, nie przeteleportował. Ej, jak się tu wpływa? Ja pierdziu. Straszne miejsce, ale dobra. Poradzimy sobie jakoś. Dobra, czekajcie, tam byliśmy, tu nigdzie nie wejdę. Gdzie ta dziura była? Tu jest ta dziura. Dobra, to tędy musimy wpłynąć. Cały czas słychać tych dziadów, nie? Ja pierdziu, ej, żebym się tu kurde nie zgubił w tym. Tu jeszcze mamy drzwi do tego stegowania. Tytan. Trochę niedobrze, bo mi się kończy miejsce. Najwyżej tą kupę wyrzucę chyba. To już tak bardzo chyba mi nie jest potrzebne. Palnik szybko. Chociaż tytan też mogę wyrzucić w zasadzie, nie? Dobra, tu nic nie zrobimy i tu możemy też iść. Ej, co to się stało? O Jezu, już myślałem, że mi się kurde drzwi zamknęły na plecach. Dobra, rozetniemy je. Rozejrzę się szybciutko i polecę szybko nabrać... Albo może od razu polecę nabrać tlen, bo mogę się tu zgubić, kurde. Mogę się tu zgubić. Więc lecę poszukać Simota, nabiorę tlen i wracam tu. Ale te warpery tam dają czadu, kurde, na zewnątrz, nie? Cały czas coś słychać. Cały czas coś słychać. Dobra. No i tutaj mamy... Tak, tutaj nie wejdziemy. Tutaj możemy sprawdzić to. Co to jest? Mamy jedzonko. Kasetka. Żeby to kurde nie był tytan. Jednak to jest tytan. Jedzonko. I dajcie mi jeszcze buteleczkę wody do tego. O nie, jedzonko. Ja pierdzielę, żebym ja się tutaj tylko kurde nie zgubił. Dobra, no on jest koło mnie, ale chyba mi tutaj nic nie zrobi, nie? Szkoda kurde, że tylko, że tutaj nic nie ma. Dobra, bo ja tracę tlen, A tu się wychodzi. Ej, kurde! Gdzie te schematy są, które mi obiecaliście? Idę tlen nabrać. Dobra, no słuchajcie, no zaryzykujemy. I rozejrzymy się jeszcze tutaj na zewnątrz, no. Będziemy widzieć jakieś duże ramię, to znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu, nie? I nic tu nie ma. Czekajcie, coś tu jest. Wiertnicze ramię, okej. No ale tylko jedno. Okej. Czyli rzeczywiście coś tu można znaleźć. W środku raczej tego nie będzie. No bo kurde, sprawdziłem wszystko chyba. No chyba, że coś ominąłem, ale szczerze wątpię, kurde. No dobrze się rozglądałem. Au. 30%. Tam chciałem iść, gdzie ten warper jest. Zobaczyć tam na górę. O, leży jeszcze jedno. Dobra, mamy wiertnicze. Więc jest super. Teraz jeszcze tylko wspinaczkowe potrzebujemy. Tylko pytanie, czy ja to tu znajdę? To jest kurde, doskonałe pytanie. Dobrze się musimy rozglądać, no bo widzicie, przeoczyłem już dwa razy. Co prawda, no zauważyłem po chwili, ale wiecie, no przeoczyłem, więc... Kurde, się obijam tym Simotem, ja pierdziło, no ale chcę nisko pływać, żeby te warpery mnie nie zauważyły. Tutaj na pewno nie ma, dobra, tutaj na pewno nie ma, trzeba z przodu szukać. Kurde, podejrzewam, że tam coś może być, nie? Na tej górce. No przeklęty warper, no.
Bierze sobie idź stamtąd. Ja chcę tam sprawdzić, no. Dobra, ostatnia butla wody. Najlepsze jest to, że mamy wiertnicze ramię, ale bez wspinaczkowego ramienia, no to kurde, za bardzo nigdzie nie powchodzimy, nie? Tym prawnym. Ale już możemy wydobywać większe skałki, więc no jest jakiś progres, nie? Jest jakiś progres. O, zobaczcie, tutaj też są jakieś skrzyneczki. Jakieś ramię, jakieś ramię. Ale to jest chyba też wiertnicze, kurde. Dobra, widzicie? Tu jest na górkach. Na górkach tutaj jest dużo tych... schematów jeszcze. Muszę się tu rozejrzeć dobrze. Patrzcie się, widzicie ile tutaj tego leży wszystkiego? Sterownia skanująca i... reaktor termalny. Dobra, ja tytanu dość kurde już nazbierałem, więc na razie to odpuszczam. Reaktor termalny. Niech to będzie wspinaczkowe. No wiertnicze, no same wiertnicze ramiona, no co to kurde? No one się cały czas tu kręcą. Tam coś jeszcze leży, zobaczcie, widzicie? Tam coś leży? No i tu coś leży. I to są chyba dwa ostatnie miejsca, których jeszcze nie sprawdzałem, a gdzie coś leży. Tylko najgorsze jest to, że właśnie te warpery cały czas się tu teleportują w oba te miejsca. Zapiszę sobie grę. O, widzicie? Nie wiem, jakieś króciutkie takie okienko tylko mamy. Między tymi. Jak zniknie, to lecę szybko, sprawdzam czy coś leży i uciekam. Jest jakieś ramię, ale to jest kurde też chyba ramię wiertnicze, nie? No oczywiście, że tak. O, szaleje zaraz. O kurde, szaleje zaraz, no. O, widzieliście? W idealnym momencie żeśmy uciekli, kurde. W idealnym momencie żeśmy uciekli. Dobra, i wiecie co? Ja bym podpłynął, ale od drugiej strony do tego. I znowu mi się robi ciemno. To jest problem. No bo tak to bym został sobie jeszcze tutaj chwilę i bym się porozglądał. Nie widzę żadnych ramion. Nie widzę żadnych ramion. Chociaż kurde jedno jakby było wspinaczkowe, nie? Chociaż kurde jedno, żebym chociaż połowę tego schematu tutaj znalazł. To by było super, kurde. To nie. Kompletnie kurde nic tu nie ma. No w sensie no znalazłem to wiertnicze, no to dobra, no ale kurde jak nie mogłem znaleźć to nie było, nie? A jak znalazłem to kurde nagle było 5 tych ramion, kurde. A żadnego wspinaczkowego. Dobra, bo ja nie mam baterii. Lecę do bazy. No nic, no trudno kurde się mówi, no trudno się mówi, no nie znaleźliśmy tego w sumie... Znaczy po części znaleźliśmy to, co szukaliśmy, ale po części, po drugiej części nie za bardzo. Sobie może zapiszę jednak na wszelki wypadek. Wodorosty, kurde? Czy ja tu jestem bezpieczny? Kurde, patrzcie jak blisko to było mojej bazy. No dosłownie, kurde, rzut beretem. To mogłem jeszcze zostać, kurde, patrzcie. No ja dosłownie 1% zużyłem, żeby dopłynąć do bazy. No ale dobra, gdzie takie ramię wiertnicze można zrobić? Tu? Tu można zrobić. Tytan, lit i diament. Dobra, czekajcie, ja zrobię sobie to. No i sobie wypróbujemy to jeszcze. A teraz burza mózgów, słuchajcie, i musimy się dowiedzieć, kurde, gdzie znaleźć ramię wspinaczkowe. Możecie mi dać znać, słuchajcie, czy dobrze, znaczy, czy dobrze szukałem, to wydaje mi się, że dobrze szukałem. Ale czy w tamtym miejscu znajdę jeszcze wspinaczkowe ramię? Czy może po prostu miałem pecha i zrespiły mi się same wiertnicze? Bo to jest, kurde, dość istotne. Bo ja tam mogę wrócić, porozglądać się i tak dalej, i tak dalej. No ale nie jestem pewny, czy mi to coś w ogóle da.
Ja pierdzielę, myślałem, że to lewiatan, bo widziałem tylko ogon, nie? I sobie myślę, kurde, wytropił mnie dziad jeden. Ale jednak nie, na całe szczęście jednak nie. Chociaż, kurde, powiem wam szczerze, że serduszko na chwilę stanęło, kurde. A, zobaczcie, tutaj mamy dostęp do skrzynki. A tutaj mamy dostęp do tego. Ramię wiertnicze prawne. No i tutaj będziemy mieli drugie ramię, to będzie ramię wspinaczkowe. No dobrze, wejdźmy tu. Jakie kurde zamknięte, no otwórzesz to! Ale kurde jaja, chyba zepsuł mi się ten, cyklop mi się chyba zepsuł. O, dobra, czyli Simot za blisko stał, na to wygląda. Okej. Czyli tak sobie zbieramy, prawym przyciskiem sobie siup i będziemy sobie mogli zbierać. Dobra, w takim razie ja tu gdzieś miałem kwarc. To sobie przetestujemy to na kwarcu. O. Krzem w formie krystalicznej. Patrzcie, nawet jest ten, jak to się nazywa? SiO4, ten z chemii, jak kurde to się nazywa, bo już zapomniałem. Jest jakaś fachowa nazwa na te symbole wszystkie, znaczy symbole, no na te nazwy, na te skróty, kurde, no nie wiem jak to się nazywa. Kwarc dodano do sowka pojazdu. Super, ej, fajnie, że on to zbiera od razu. Powiem tak, bardzo długo to wydobywa. No ale z takiej skałki dość sporo tych materiałów jest. O, czekajcie, tutaj też coś mamy. Sobie też to przetestujemy, co to jest? Ołów. No dobra, wiercimy ołów. Jeszcze dłużej to łowię. Wydobywam chyba to jeszcze dłużej niż kwarc. No dobra. W takim razie... Teraz będziemy musieli się zastanowić, skąd wziąć ramię wspinaczkowe. Nie jestem pewny, czy przy tamtym wraczku coś takiego znajdę. I to jest kurde ogromny problem. Bo miałem to tam znaleźć. I miałem to już mieć z głowy. I miałem sobie już używać tego prawna. I miałem sobie już kurde... No. Może popchnąć fabułę do przodu troszeczkę. No a wyszła trochę lipa wyszła, no bo nie znaleźliśmy tego wspinaczkowego. Znaleźliśmy chyba 6 ramion wiertniczych, więc no troszeczkę chyba... No troszeczkę chyba mieliśmy pecha. No ale się mówi trudno. Słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!